tak naprawdę zawdzięczam dobre ustawienie całemu zespołowi, który kontrolował przewagę ucieczki i ja byłem na doskonałych pozycjach niemalże przez cały etap, zarówno przed jakby finałową ścianką, jakby na 4 km do mety byłem na, że tak powiem, pole position, także co zrobić, nie udało się dzisiaj wygrać, natomiast nie straciłem za dużo, więc cieszę się, że przebrnęliśmy przez te dwa jakby trochę deszczowe dni bez jakby większych strat. Miałem takie poczucie delikatne, że jeśli ten etap miałby powiedzmy 100 metrów więcej, to udałoby się dogonić Mohoricza i Almeidę? Nie, tak naprawdę ja czułem się najlepiej na 3 km do mety, na tej 1,5-kilometrowej ściance, natomiast w samej końcówce tak naprawdę było wiele takich nierównych przyspieszeń, ja trochę byłem za bardzo z przodu i niepotrzebnie musiałem na nie reagować, tak naprawdę na ścianie, taki jak Orlinek, wygrywa się na ostatnich 200-300 metrach, więc jakiekolwiek przyspieszenie na 500, 600, 700 metrów do mety, no niewiele mają, jakby nie są pomocne, także musiałem na nie reagować, bo nie chciałem, żeby ktoś pojechał jakby na kogo później będziemy musieli jakby zwracać uwagę, natomiast jest to co jest i myślę, że Matej, na przykład Mohoric, miał wsparcie dobre w końcówce Damiana Caruso, więc to na pewno dla niego zaprocentowało. Ten moment, w którym pojechali, to w jaki sposób cię zaskoczył, czy... Kto pojechał? W końcówce? Tak. Nie, tak naprawdę to był bardzo dobry moment, też czekałem na ostatnie 200-300 metrów, żeby zaatakować, natomiast mówię, ten kwas smerowy, który uderzył, że tak powiem, do głowy po ataku chyba kogoś z FDŻ na 700 metrów do mety, to była dla mnie taki cios trochę zabójczy i nie mogłem jakby przed całą końcówką wrócić na swój rytm i myśleć o zwycięstwie. Zresztą mówię, trochę byłem za bardzo z przodu, za szybko. I chyba zapłaciłem za to gdzieś tam w końcowym sprincie, natomiast to nie wszystko się da tak jakby dobrze rozegrać. Wiadomo, że to by było też duże ryzyko, jakbym jechał sobie z tyłu i czekał na samą końcówkę. Studiowałem, znam trochę te trasy, jakby jak miałem 12 lat, to ścigałem się na górskich mistrzostwach Polski, często w Walimiu i tak dalej, więc początek etapu znam. Też byłem na zgrupowaniach kilku w Zieleńcu, więc znam dobrze te tereny, ale dzisiaj jeszcze na pewno będę studiował, więc to na pewno będzie kolejny ciężki etap. Na pewno dużo większe zmęczenie będzie całego peletonu, bo tych metrów przewyższenia jest na całym dystansie dużo więcej, więc miejmy nadzieję, że jeszcze będzie większa selekcja w końcówce.